Halo? No cześć kochanie, nie mogę teraz gadać. No zajęta jestem, no jak to co robię, no. Szukam. Czego szukam? No pomysłu na prezent dla Chriska. No, pa. Pewnie jak każdy rodzic, tuż przed świętami zastanawiam się, co by tu kupić w prezencie dla swojego dziecka. To znaczy, co by zamówić u świętego Mikołaja dla Chriska. No i oczywiście możliwości są tu niezliczone, naprawdę można zwariować buszując po sklepach, dlatego dzisiaj postanowiłam Wam pokazać kilka rzeczy, które wpadły mi w oko. Słuchaj, albo ty, albo ja. Pierwsza rzecz to kostka aktywności, czyli fajna elektroniczna zabawka edukacyjna dla dzieciaków do 3 roku życia. No i co? Mamy tutaj 6 kolorowych ścian, każda zapewnia zupełnie inne atrakcje. Tutaj na przykład mamy pianinko, które oprócz tego, że gra, to uczy nas kolorów, liczb oraz odgłosów zwierzątek. Tak. Czas na zabawę! Tak. Tak. No to jeszcze jeden klawisz. 5. No i bomba, nie? 4. No właśnie, nad pianinkiem, słuchajcie, mamy tutaj książeczkę, która również, jak widzicie, fajnie dźwiękowo angażuje dzieciaki. Owieczka beczy. Owieczka beczy. Naciśnij zwierzę, które robi. No to chyba owieczkę muszę teraz nacisnąć, przepraszam Was na moment. Świetnie! Także mi poszło dobrze, mam nadzieję, że Waszym dzieciakom będzie szło równie wspaniale. Kolejna fajna ściana, to zobaczcie... Czy głośna jest ta zabawka? Musicie być na to gotowi. Jak ta zabawka mnie przegada, to ja się poddaję. Dobra, teraz mamy tutaj fajną taką tablicę ze strzałką, dzięki której też dzieciaki uczą się o zwierzątkach. Gąsienica lubi jeść jabłuszko. Zupełnie jak ja. Mama kura uwielbia bawić się ze swoim pisklęciem. Czyli fajne informacje o zwierzątkach tutaj na nas czekają. No i oprócz tych wszystkich grających elementów, jest tutaj bardzo dużo przestrzeni na rozwój motoryki dziecięcej. Te małe łapki mają naprawdę co robić. Zobaczcie tutaj różnego rodzaju takie. O, tutaj zębatki. Krowa muczy w międzyczasie, kiedy tutaj ptaszek leci. Jakby dzieje się tutaj naprawdę magia. Małpa schodzi, prawda, z bananami w dół. Tu jest taka ściana, którą pewnie rodzice znają, czyli tak zwany sorter. Dzieciaki dopasowują odpowiednie kształty do odpowiednich dziurek. No i cóż, naprawdę... Tak dużo się tutaj dzieje, że dziecko przez długie, długie dni będzie odkrywało codziennie jakieś nowości, będzie się czegoś uczyło. No i tak naprawdę ta zabawka zajmuje mało miejsca, a daje masę możliwości i atrakcji. Czerwone serce? Wie, co mówi. Kolejna zabawka to Miś Tuptuś, czyli taka bardzo przyjacielska zabawka, która dzięki, zobaczcie, swoim tutaj kształtom, czyli mamy tutaj 4 kształty, serduszko, kwadracik, gwiazdeczkę i kółeczko, uczy nie tylko kolorów, ale również piosenek i kształtów właśnie. No i cóż, no Chrisek już nie raczkuje. Wyrósł z tego. Bardzo czekaliśmy na to, aż zacznie chodzić. Teraz no, każdy rodzic wie, o co chodzi. Trochę wróciłoby się do tych czasów, kiedy jednak nie biegał po całym domu. Ale faktycznie jest już teraz w takim momencie swojego życia, kiedy bardzo powtarza za dorosłymi różne czynności i tak jak mama opiekuje się nim, też chce się kimś opiekować. No i właśnie taki przytulny miś jest fajnym pomysłem na zagwarantowanie dziecku takiej możliwości właśnie rozwijania empatii i opiekuńczości, ale jednocześnie z fajnym elementem edukacyjnym. No i co? Raczkujesz? Ciekawski niedźwiadek to właśnie ja! No to wiem właśnie. Tak, idźmy. No i poszedł.
O, uważaj. Poczekaj, tam też jest krawędź. No właśnie, także jak z dzieckiem na misia trzeba troszeczkę uważać, bo porusza się w tempie błyskawicznym. No i oczywiście wydaje mi się, że to jest taka zabawka, która też będzie fajna właśnie dla dzieci, które uczą się raczkować, bo właśnie za tym misie może postanowią się poruszać. Tu jest niebieski, nie wiesz? Kto jest tam? Bystrzak? No, z ciebie też, dobrze się zatrzymałeś. Wyjątkowo inteligentna przytulanka. Remiza strażacka to kolejna, no, imponująca zabawka. Podobno w życiu chłopca każdego przychodzi taki okres, że chce jeździć wozem strażackim, chce być strażakiem, albo policjantem, albo jeździć na karetce. No nie wiem, z tego wszystkiego wydaje mi się, że jednak Kriska, ta straż pożarna, fascynuje najbardziej. No i cóż, mamy tutaj taki tor, w którym naprawdę bardzo dużo się dzieje, więc dziecko ma co robić na naprawdę bardzo, bardzo długie godziny. Co my tutaj mamy? Mamy lądowisko dla helikoptera. Wybierz 998, aby wezwać straż pożarną. Czyli jest element edukacyjny, słuchajcie. Mamy tutaj tak, lądowisko, teraz tak, mamy superową windę. Auto jedzie stąd, ciach, 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 wjeżdża tu, teraz trzeba windą zjechać niżej, aby pojechał dalej, proszę, hop, jedzie. Jedzie, pędzi, bardzo proszę, zdążył na czas. Tutaj wjeżdża teraz. Po udanej akcji wraca, wraca. No i jest. Teraz tak, jeszcze super rzecz Wam zaraz pokażę. To tutaj mamy taką zjeżdżalnię dla auta. Nie wiem tylko, w którą stronę je ustawić. Chyba w tą. Chyba w tą. Nie, no wydaje mi się, że dla dzieci to jest totalny odlot. Nawet dla mnie to jest fajne, a dla dziecka na pewno będzie to ogromna atrakcja. W tych zabawkach, które należy samodzielnie złożyć, są również załączone naklejki, którymi uzupełniamy już złożoną zabawkę. Tą zabawkę złożyłam sama, zajęło mi to dosłownie kilka minut i ja akurat lubię takie prace plastyczne, więc wszystkie naklejki nakleiłam również własnoręcznie i zobacz, na przykład tu jest taki element, wyjmę go. Z jednej strony jest na przykład tutaj naklejka z ogniem, a z drugiej już tutaj z tak zwaną sikawką. Nie, nie jest to chyba sikawka, prawda? Poprawcie mnie. Jak to się nazywa? Wąż strażacki! No. Także tutaj jest to dodatkową atrakcją dla większych dzieci, które już potrafią te naklejeczki sobie dopasować. Tych zabawek jest, tych naklejek jest naprawdę sporo. No i zobaczcie. Wasze dziecko może zostać super bohaterem. Jak pewnie doskonale wiecie, ja z moim mężem uwielbiamy podróże i mamy taką cichą nadzieję, że zarazimy tą pasją naszego synka. No, jak na razie faktycznie lubi z nami przemierzać świat, no i cieszy się od pierwszych minut każdej podróży i często właśnie ta podróż zaczyna się od lotu samolotem. Dlatego myślę sobie, że ta zabawka, czyli odlotowe lotnisko, może mu się bardzo spodobać. Po pierwsze, dlatego, że mamy tutaj taki pojazd, który jest samochodu jetem i jest z serii Tutut Autka. Kolejna rzecz jest taka, że w tej zabawce mamy tor i ten tor łączy się z innymi torami z serii właśnie Tutut Autka. Więc możecie je ze sobą łączyć. Dzięki temu możecie zbudować naprawdę ogromny plac zabaw, jeżeli już wcześniej zabawki z tej serii zakupiliście. No i jeżeli chodzi o ten konkretny model, to, co jest totalnie super w tej zabawce, no to jest oczywiście ta oto wyrzutnia. Dzięki tej wyrzutni wasze autko może oczywiście polecieć w górę, prawda? Ale można również zrobić. No i naciskamy naszą wyrzutnię. Autko wpada tu. Teraz, uwaga, musimy przekręcić to. Fru! Samolot jak szalony przemierzył tą zjeżdżalnię i jest już na dole. I to, co jest fajne, to to, że jest to trochę auto, trochę samolot, więc może i jeździć, i latać. Tak naprawdę może robić wszystko to,
na co pozwala nam tylko nasza wyobraźnia. Tu mamy miejsce również do tankowania, więc myślę, że dzieciaki będą zadowolone. Wszystkie te zabawki nie tylko bawią, ale też uczą i wspierają wyobraźnię dziecka. No i jestem bardzo ciekawa, którą z tych zabawek w tym roku Kriskowi przyniesie Mikołaj. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!